Solarka, udało się. Teraz jedziemy do domu, a w domu wam wszystko objaśnię. Ok, misja zakończona sukcesem, a resztę dowiemy się w środku. Podejrzewam, że jutro, bo dzisiaj już jest późno, jutro będziemy otwierać, tłumaczyć, skanować i pokazywać. No to dzień dobry. Jest następny dzień. Wczoraj nie chciało mi się tego rozpakowywać. De facto jest to puszka metalowa po cukierkach. Ale z tej puszki został zrobiony aparat solarigraficzny. Jest to zwykła kamera obskura. Tutaj zakrywam palcem obiektyw. Nie zalepiłem go. Wczoraj było ciemno. Nie trzeba było, żeby się nie naświetliło coś dodatkowego na tym zdjęciu. Obiektyw to jest zwykła blaszka z wywierconym otworem. Ten otwór jest bardzo precyzyjny. Nie pamiętam, chyba 0,2 mm. Jest to zwykła kamera obskura, która wisiała, uwaga, tutaj mam zapisane. Powiesiłem ten aparat 7 marca 2021 roku. Był to okres, w którym bawiłem się dosyć mocno w solarigrafię. Natomiast to jest jedna z nielicznych puszek, które przetrwały. Przetrwały dlatego, być może, że było to w najbardziej, może nie najbardziej, w bardzo ruchliwym miejscu i bardzo widocznym miejscu u nas w Przyszowicach, na skrzyżowaniu ulicy Wodnej z Powstańców Śląskich. Jestem ciekawy, co tu właśnie zostało zarejestrowane. Ten aparat, to zdjęcie naświetlało się 3 lata, 3 miesiące i 13 dni. Jest dzisiaj 20 czerwiec 2024 roku i według moich danych albo ten, albo następny dzień jest najdłuższym dniem w roku. Czyli następuje przesilenie. Noc jest coraz krótsza i od tego momentu, od dzisiaj czy od jutra, dzień się będzie skracać, a słońce dzisiaj świeci najdłużej. Dlatego aparaty solarigraficzne najlepiej wiesza się od przesilenia do przesilenia. A co to jest solarigrafia, to zaraz otworzymy tą puszkę i zaraz się dowiecie, na czym to polega. Solarigrafia jest to poniekąd rejestracja pozornego ruchu Słońca na niebie, na nieboskłonie. Już wiadomo, że Ziemia jest płaska, a Słońce się porusza, a nie Ziemia. Oczywiście są bzdury. Jako że Ziemia krąży wokół Słońca i obraca się wokół własnej osi, jest rok i jest dzień. I ten dzień można zarejestrować. Można zarejestrować wędrówkę Słońca na niebie przez cały dzień. Jako że to zdjęcie naświetlało się 3 lata, 3 miesiące i 13 dni, powinno to być bardzo mocno utrwalone i bardzo mocno powinno być utrwalone otoczenie całe na tym zdjęciu. Zresztą zaraz zobaczymy. Ta puszka jest specjalnie pomalowana na czarno, w środku też, dlatego żeby nie odbijały się promienie przede wszystkim w środku, żeby się nie odbijały promienie słoneczne w środku i nie na papierze fotograficznym nie było takich odbłysków. Nasza matryca w środku to jest zwykły papier światłoczuły, taki, na którym kiedyś robiono fotografie, odbitki. Można go wykorzystać do zadań solarigraficznych, do aparatów solarigraficznych i na tym papierze właśnie naświetla się Słońce. Później to zdjęcie można zeskanować na skanerze fotograficznym
jako że to jest negatyw, trzeba odwrócić kolory, z negatywu zrobić pozytyw. Co zaraz zrobimy? Oczywiście, jeśli to zdjęcie się udało. I cieszyć się fajnym zdjęciem. Powinienem tutaj zgasić światło, powinno być czerwone, żeby po otwarciu tej puszki to zdjęcie się nie naświetlało dalej, ponieważ papier jest, mam nadzieję, dalej światłoczuły, chociaż już nie w takim pewnie stopniu, w jakim był. Ta światłoczułość pewnie się zmniejsza z czasem, tym bardziej, że papier był wystawiony na ekspozycję słoneczną przez ten czas, przez ten właśnie obiektyw. Teraz no, chyba mnie dalej widać. Uwaga, otwieramy puszkę, która się naświetlała, której zdjęcie się naświetlało 3 lata, 3 miesiące i 13 dni. Trochę mam obawy, ponieważ puszka jest stalowa, to nie jest żadne aluminium. Nie idzie otworzyć. I nie wiem, czy nie zardzewiała przypadkiem od wilgoci w środku, ale uwaga. O, wow. O, jacie. To jest negatyw. Ale tego słońca jest dużo. Dobra, to teraz podłączamy skaner do komputera. Skanujemy to zdjęcie. Jako że papier jest światłoczuły, mamy w sumie tylko jedną szansę, żeby zeskanować to zdjęcie. Bo skaner świeci też swoim światłem i zniszczy tą naszą fotografię. Mamy jedną, ewentualnie dwie szanse, żeby to zeskanować dobrze. Także podłączamy skaner i skanujemy. Ryczka jest. Taki taboret u nas na Śląsku nazywa się ryczka. Dajmy skaner. OK, odpalamy program do skanowania. Najpierw robimy test, zanim włożę ten właściwy papier światłoczuły i zeskanuję ten obraz, o który nam chodzi. Zrobimy test, a później skanujemy właściwe zdjęcie. Skanuję zdjęcie zawsze do RAW-a, do pliku cyfrowego w formacie DNG. Jest to cyfrowy RAW. Dlatego, żeby go później można było obrobić. Skanuję też bardzo dokładnie w rozdzielczości 2400 dpi. Jest to dosyć dokładna funkcja, dokładne skanowanie, punkt po punkcie. Dlatego, że to zdjęcie chcę później obrobić. Nie chcę go zostawiać z tymi niedoskonałościami, z jakimi jest. Ponieważ lubię to zdjęcia solary graficzne, lubię to zdjęcia ładne, obrobione. OK, wszystko działa. To ja wyciągam, no była ta solarka tu na magnes przyczepiona. Wyciągam to nasze zdjęcie. Wkładam do skanera. Skanujemy, obrabiamy i za chwilę zobaczycie gotową fotografię. Skaner już pracuje, zeskanuje ten obraz. Zobaczcie, puszka była cała w środku czarna, tak jak mówiłem, wymalowana matową jeszcze farbą, żeby to promienie słoneczne nie robiły żadnych rozbłysków. Natomiast tutaj w puszce został wywiercony otwór, chyba go widać, i z tej strony, z zewnętrznej strony, została naklejona blaszka. Blaszka z wywierconym otworem, tak jak mówiłem, chyba 0,2 mm. I nie wiem, czy zobaczycie, przez tą blaszkę chyba widać światło, które przelatuje przez ten otwór. I to właśnie był nasz obiektyw. Także kończy się skanowanie zdjęcia. Ja go szybko obrabiam i zobaczycie go właśnie teraz. Co? Podobało się? Widać na zdjęciu, że nawet przez 3 lata w niektórych momentach nie było słońca. Szczególnie zimą. Te linie tutaj na dole, które wskazują, nie wiem, tutaj,
które pokazują Słońce zimą, to kiedy było najkrócej na naszym horyzoncie, to na górze jest Słońce latem, kiedy było znowu najdłużej w ciągu dnia na naszym horyzoncie. Widać, że nawet przez te 3 lata w niektórych momentach, w tych samych momentach nie świeciło Słońce. Znaczy było zasłonięte chmurami, nie było go bezpośrednio widać, nie naświetlało bezpośrednio fotografii naszego materiału światłoczułego. Tak jak już mówiłem, ulica Wodna i ulica Powstańców, a ulica Wodna, jak patrzymy na wprost, widać też ulicę Ogrodową. Jeśli ktoś tam siebie rozpoznaje, to niech też napisze swój dom. To jest fantastyczne. To, co się działo przed tym aparatem, przed tym obiektywem, przez te 3 lata to było cały czas naświetlane. Cały czas, jeśli przechodziliście przez tą ulicę, byliście, niejako jesteście tutaj naświetleni. Ekspozycja tego przejścia chwilowego trwała zbyt krótko, żeby się uwiecznić. Uwieczniły się tylko drzewa i uwieczniły się budynki. Nawet, nie wiem, musiałbym zobaczyć jakieś zdjęcia, te duszki takie drzew, czy to są drzewa skrócone, czy już ich nie ma, bo zostały zapisane, ale podejrzewam, że jednak to jest Słońce zza tych drzew świeci i przez to powstały takie duszki. Tyle w sumie mam do powiedzenia na temat solarigrafii. Jeśli będziecie ciekawi, jak zrobić taki aparat solarigraficzny, bardzo prosto, to nie wiem, czy już jest na tym kanale, czy na moim Facebooku robiłem taki poradnik. Jeśli ktoś jest ciekawy, napiszcie w komentarzu, a coś takiego postaram się nagrać. Nie trzeba, aparat solarigraficzny można wystawić na ekspozycję tylko na jeden dzień. Wtedy będziecie mieć tylko jedną kreskę podróży Słońca na horyzoncie, a można go zostawić na 5-10 lat. To zdjęcie było naświetlane 3 lata. Szczęście w tym, że ktoś się tą puszką nie zainteresował. Ona wisiała na słupie energetycznym, przyklejona. Nikt się tą puszką nie zainteresował, bo często ciekawość gubi te aparaty solarigraficzne, bo ktoś chce zajrzeć, co to jest. Coś przylepione gdzieś na drzewie, na słupie. Ktoś chce zajrzeć, co to jest do środka. Okazuje się, że w środku jest tylko kawałek papieru światłoczułego, kawałek kartki. I nic więcej nie ma i taka puszka jest już bezpowrotnie niszczona. A szkoda, bo jak widać, można mieć niezłą zabawę i można zrobić coś bardzo fajnego. Także ja dziękuję za dzisiejszy dzień, za dzisiejszy film, za obejrzenie. Dziękuję Wam za to i do zobaczenia przy okazji następnych zdjęć. Hej!